Tegoroczny karkonoski piknik modelarski zorganizowany został w ramach obchodów stulecia szybownictwa w Jeżowie Sudeckim. Jeżów Sudecki słynie z szybownictwa, ale obok szybownictwa zawsze te szybowce musiały być gdzieś wbudowane. Oczywiście pierwsze prototypy stawały się od razu modelami latającymi i to działo się około 100 lat temu. Natomiast po II wojnie światowej oprócz działalności aeroklubu bardzo intensywnie rozwijało się wiele modelarni tutaj w naszym obszarze Jelniej Góry, okolic. I jedną z najdłużej funkcjonujących była modelarnia w Jeżowie Sudeckim. Niestety lata 80., 90. spowodowały, że modelarnie zanikały i w zasadzie już żadna nie przetrwała. Ponad 10 lat temu nasi mieszkańcy, sympatycy modelarstwa postanowili aktywować tą działalność i od 10 lat temu zarejestrowało się Stowarzyszenie Regionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim. My od 10 lat prowadzimy tę modelarnię, przede wszystkim dla dzieci i dla młodzieży. Natomiast żeby ten młodzież, tam dziecko mogło kiedyś zostać modelarzem, to musi mieć jakiś przykład. Dlatego też zapraszamy modelarzy z całej Polski, z wielkimi modelami, żeby mogli zobaczyć, jak to w przyszłości mogą latać tymi modelami. Oni to robią sobie sami. I tak właśnie powstała idea karkonoskiego pikniku modelarskiego, który, jak już zostało to wspomniane, przyciąga pasjonatów miniaturowych maszyn latających z całej Polski. Bardzo szeroki krąg miłośników modelarstwa i turystów, którzy przyjeżdżają, oglądają, cieszą się piękną pogodą i świetną imprezą. Modelarstwo łączy pokolenia. Zajmują się nim osoby w różnym wieku, których pasjonuje lotnictwo. Jak ja zaczynałem, jeszcze nie było pianek, styropianów, znaczy nie było modeli takich, a później, wiadomo, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Cóż można więcej powiedzieć? Większe, fajniej i lepiej lata. Sam to tworzę. Ten model musiałem akurat odtworzyć, bo uległ akurat uszkodzeniu i potrafiłem to w ciągu sezonu zimowego, długich zimowych wieczorów odtworzyć i wrócił w zasadzie do tego samego kształtu i kolorystyki, jakim był. Tutaj nie ma śladu, że on był uszkodzony. Mnie pasjonuje lotnictwo od dziecka, ojciec mnie wychował jakby w lotnictwie, więc po prostu jak znajduję tylko wolną chwilę, no to jadę na lotnisko i latam. W trakcie dwóch ostatnich dni każdy, kto przyjechał na Górę Szybowcową, mógł wysłuchać tego typu historii, zobaczyć z bliska wyjątkowe modele oraz podziwiać umiejętności ich właścicieli. Niektóre z maszyn latały tak szybko, że ciężko było za nimi nadążyć naszej kamerze. Odbyły się także pokazy, chociażby holowania szybowca przez model silnikowy, a ta sztuka do łatwych nie należy. Tak, jest to sztuka, ponieważ to sztuka połączenia umiejętności dwóch pilotów, ponieważ samolot holujący jest sterowany przeze mnie, natomiast szybowcem leci kolega, także musimy się dogadać, wiedzieć, jak wejść razem w zakręt, jak z tego zakrętu wyjść, żeby się po prostu nie splątać. No, mamy 20 metrów sztuka między sobą, także trzeba na to zwrócić uwagę. Jest to dużo trudniejsze niż latanie elektroszybowcem czy szybowcem rzuconym z ręki chociażby. Jesienią w Jeżowie Sudeckim ma odbyć się kolejny karkonoski piknik modelarski.